Jak radzić sobie z zazdrosnymi byłymi partnerami naszej dziewczyny? Więc tak, ogólnie, jeśli będziesz się spotykał z dziewczynami, z dziewczyną i będą to naprawdę piękne, topowe dziewczyny, to zazdrośni byli, no jest to nieuniknione. Jeśli będziesz się spotykał z naprawdę konkretnymi laskami, takimi mówię, top, to zauważysz, że te dziewczyny no, spotykają się z naprawdę no, różnymi osobami. No, będą to jacyś celebryci, będą to gangsterzy, będą to jacyś zawodnicy, jakiś MMA, boks, zapasy, no po prostu różne osoby, no nie? Muzycy i tak dalej. I powiem ci tak. Taka dziewczyna przykładowo zostawia tego faceta. No i mamy sytuację, w której ona się spotyka teraz z tobą. Przyjmijmy, że jestem to ja. No i teraz. Tutaj lasce dajesz wszystko, to co potrzebuje. Emotion i tak dalej. No i zazwyczaj jest tak, że no na początku gdzieś tam laska będzie ci mówiła o swoim byłym, no bo ona będzie to wyrzucała z siebie, no nie? No niech se pogada, no nie? I tak dalej. Dzięki temu masz obraz, jaki był, no i jeśli będziesz taki sam, no to wiadomo, że nic z tego dobrego nie będzie. Naprawdę, no dziewczyny zawsze pomagają. Czasem siedzę z dziewczynami, mówi, że no jej były, to był taki narcyz i tak dalej. To wystarczy nie być narcyzem i tak dalej i wszystko będzie na propsie, nie? Naprawdę, ale to nie temat na dzisiejsze rozkminy. Więc tak, no i przykładowo gdzieś tam ona ci mówi, no jeśli go zablokuje gdzieś tam na telefonie, to pamiętajcie, że takie dziewczyny no, są na mediach społecznościowych, no nie? No i to ja miałem taką właśnie sytuację, znaczy często wszystko jest powtarzalne. No i przykładowo dziewczyna ci mówi, jejku, opowiadałam ci, że pamiętasz, on gdzieś tam tego i tak dalej, zostawiłam go, bla, bla, bla i tak dalej. I gdzieś tam wysłał jej zaproszenie gdzieś tam na Insta, czy na fejsie, czy gdzie tam, albo chce ją dodać i tak dalej, bo dużo dziewczyn ma prywatne i tak dalej. No i ona ci o tym mówi, no nie? No i już gdzieś tam nie jeden niedoświadczony, pełne portki, co robić, nerwy, no kurde, jeszcze mi odbije, jeszcze mi ją odbije, ewentualnie no będę musiał się z nim gdzieś tam użalać i tak dalej, no nie? I co mam robić? Powiem ci tak, o, teoretycznie nic nie musisz robić, to jest moja domena, no nie? Z dziewczynami wszystko samo się robi, naprawdę. Powiem ci tak, jasne, może gdzieś tam facet odbić panienkę gdzieś tam, bo dzięki temu dziewczyna gdzieś tam ma jakiś kontrast między nim a tobą, no nie? Ale na to jest super sposób. I nic nie będziesz musiał robić. Powiem ci jak. Tak jak mówię, topowe dziewczyny stuka się bez gumy. Topowe dziewczyny no stuka się bez gumy. Uprawia się seks bez zabezpieczeń. Co to daje? Daje to, że taka dziewczyna, no być może, albo nie, została zapłodniona, albo nie. Jeśli dobrze trzymasz, no to kontrolujesz, no nie? Ale pamiętaj, że ona zawsze w głowie może mieć coś takiego, że ten okres nie przyjdzie, że ten okres się spóźnia i to wystarcza, rozumiesz?
I to wystarcza. I to wystarcza, żeby eliminowała wszystkich gości, którzy do niej podchodzą. Naprawdę. Jeśli uprawiasz seks z dziewczyną z zabezpieczeniami, ona bierze tabletki, to dlatego ona jest niewierna. Czyli jakby to powiedzieć, na własne życzenie. Na własne życzenie do tego dochodzi. Uwierz mi, że jak dziewczyna gdzieś tam jest w ciąży, to uwierz mi, oj, wszystkich facetów odrzuca. Są przypadki, gdzie dziewczyna gdzieś tam w ciąży jeszcze, gdzieś tam z kimś się szybko prześpi, ale zazwyczaj jest tak, że dziewczyny, no, skupione są na tym ojcu, no nie, już nieważne jaki jest, chce gdzieś tam, żeby wszystko, no mówię. Wydarzyło się tak, żeby byli razem, walczy i tak dalej, no i tak naprawdę to od faceta zależy, bo jeśli facet ucieknie, no to mówię, dziewczyna będzie próbowała, będzie za nim goniła, ale no jak uciekniesz, no to cię nie złapie, no nie? Naprawdę. I mówię, ja wśród, nie wiem, 2021, mówię, moja nowa metoda, stukam laski bez tego, bez gumy. Normalnie już mam mięśnie Kegla tak opanowane, nie dochodzę i tak dalej, naprawdę perfekto wszystko, no nie? I to jest sposób, że laski po prostu, jak ktoś do niej podchodzi czy coś, to nie, sorry, mam chłopaka i tak dalej. Nawet jak się jej jakiś były zazdrosny odezwie gdzieś tam po pół roku, czy gdzieś tam, no to też zależy, no nie? I akurat gdzieś tam jest ze mną, no to wtedy odrzuca go totalnie. A jeszcze jak gdzieś tam jej się okres 2-3 dni spóźnia, ojejku, no nie? To już w ogóle. Sama dzwoni i tak dalej, gada, więc widzicie. Kobiety są wierne, tylko musi być wszystko, jakby to powiedzieć, no bez jakichś tam dodatków, no nie? No bo jeśli stukasz dziewczynę w gumie, no to tak naprawdę nie wyzwala się w niej to coś, no nie? Co sprawia, że no mówię, nie ma, no do niczego nie doszło i tak dalej, a jak gdzieś tam stukasz dziewczynę bez gumy i tak dalej, no to już może mieć coś takiego, że no może mogłeś szczelić albo i nie. Mogło dojść do zapłodnienia albo nie, ale ona gdzieś tam, no już jest na innym gdzieś tam etapie rozumowania, to przez nią już przemawiają emocje, no bo myślę sobie, no może noszę jego dziecko i tak dalej, to po prostu dziewczyna już jest całkiem w innym, mówię, wymiarze, no nie? Także wtedy wszystkich byłych, jakby to powiedzieć, odrzuci. Nic nie musisz robić. Nic nie musisz robić. Ona sama gdzieś tam go zablokuje, ona sama, nawet jak będzie gdzieś dzwonił z obcych numerów, zmieni numer i tak dalej. No wiadomo, mogą być sytuacje, w których podjedzie, to wtedy reagujesz, no nie? No ale wiadomo, że też z wszystkimi nie zareagujesz, bo przyjedzie ci jakiś dwumetrowy koksu i tak dalej z 10 ziomami, no to mówię, sposobem. Panienki, uwierz mi, potrafią wszystko załatwić bez problemu. Panienka potrafi, mówię, stanie przed nią 20-metrowy jakiś tam potwór i ona go psychicznie potrafi zniszczyć, no nie? Bum. Dlatego, no mówię, ja się nigdy nie mieszam. Ona mu nawet powie, słuchaj, no nie możemy rozmawiać, bo jestem w ciąży i tak dalej, sorry, no nie? No i gościu już cały się czerwony zrobi i jak to, no nie? No bo co ma zrobić? Usuń. No nie? No i pozamiatałeś wtedy, rozumiesz? Tak było gdzieś tam od zawsze. Silniejszy zapłodniał laskę, no nie? Panienka nosi w sobie życie silnego samca. Bum, doszło do zapłodnienia.
od razu, no co tamte może zrobić? No już nie może dojść do drugiego zapłodnienia, aż go urodzi, no nie? Także no już pozamiatane. Naprawdę, i to działa. I to naprawdę działa. Także, no mówię. Problem, ja mówię, zawsze sam się rozwiązał. Laski wtedy są mega gdzieś tam. Mega wierne, naprawdę podchodzi. Bo wiem, bo też podchodzę do dziewczyn. No i myślę sobie, kurde, gościu chyba moją metodę stosuje, no nie? Bo podchodzisz, a dziewczyna, no nie da się gdzieś tam ogarnąć panienki. Ja to zawsze mówię, pies nie weźmie jak suka nie da. To jest niemożliwe, no nie? Naprawdę. Choćbyś nie wiem, jak był dobry. No to jak panienka gdzieś tam, nawet możesz gdzieś tam super nakręcać emocje i tak dalej, będzie się z tobą bawiła i tak dalej, przyjdzie do domu i gdzieś tam będzie do swego ukochanego i tak dalej. Także no to jest jedyna gdzieś tam metoda, no nie? To jest jedyna metoda. Natomiast gdybyś przykładowo stukał tą dziewczynę w gumie i tak dalej, no to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona może do niego uciec. No wiadomo, powód jakiś sobie znajdzie, no nie? No po prostu widzisz, dziewczyna no, jest stworzona do tego, żeby rodzić te dzieci, no nie? No już pewien wiek osiąga, przykładowo dziewczyna ma 20 lat, jest super mega top, piękna, no to też ma już ten instynkt, chce gdzieś tam jak najszybciej to urodzić dziecko. No i jeśli z tobą widzi, że no boisz się, nie chcesz ją stukać gdzieś tam bez gumy, no to zrobi to ktoś inny, no nie? Naprawdę. Naprawdę tak jest. Także no to jest jedyna metoda, no nie? No bo gdzieś tam walka, próbowanie przetłumaczyć dziewczynie logicznie, próbowanie mówić jej, że on nie był dobrym wyborem i tak dalej, to wszystko to nie działa, no nie? Mówiąc, że nie był dobrym wyborem, tak naprawdę jeszcze możesz bardziej gdzieś tam ją nakręcić do tego, żeby on do niej wrócił, no nie? Także no mówię, seks jest jakby to powiedzieć rozwiązaniem bardzo wielu problemów z dziewczynami, no nie? Naprawdę, tylko taki bez zabezpieczeń. Wtedy dziewczyna całkiem inaczej myśli, całkiem inaczej myśli. Bo jeśli na przykład dziewczyna bierze tabletki, wie, że ją gdzieś tam nie możesz zalać i tak dalej, to ona teoretycznie może dzisiaj spać z tobą, jutro spać z innym i tak dalej, no nie? No bo i tak się nic nie wydarzy, ona jest po prostu pustym pojemnikiem, no nie? Naprawdę. Natomiast gdy dziewczyna nie bierze gdzieś tam tabletek, jest ta szansa, że coś może gdzieś tam zajść, no nie? No to dziewczyna już całkiem inaczej myśli, całkiem inaczej się zachowuje. Naprawdę. I tu nie chodzi nawet o to, że stukasz się z nią i dochodzisz, no nie? Naprawdę, nie, nie musisz, no nie? Sama świadomość tego, że gdzieś tam stukałeś ją bez zabezpieczenia, już robi w jej głowie mega gdzieś tam tsunami. No nie? I ona już wtedy inaczej trochę reaguje na innych facetów i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.